Jak się okazuje, olimpiada to wydarzenie nie tylko związane ze sportowcami. Na górnej stacji wyciągu narciarskiego w Jaworkach w olimpijskich zmaganiach wzięli udział strażacy z ochotniczych jednostek. Przybyłym gościom niedzielne popołudnie uprzyjemniały nie tylko zmagania druhów, ale i piękne widoki rozciągające się wokół miejsca wydarzenia. Jednego z organizatorów pytaliśmy, dlaczego na miejsce organizacji tej wyjątkowej olimpiady wybrali Jaworki. W Jaworkach dlatego, bowiem tutaj organizujemy równocześnie zimową olimpiadę, również w sportach zimowych, i życzliwość tutaj gospodarzy i tego obiektu sprawia to, że akurat tutaj. A poza tym, no, jak panom wszyscy widzicie, tutaj jest teren wspaniały, krajobrazowo, widokowo, no i rekreacyjnie. Przy okazji można również i odpocząć. Wydarzenie oprócz zmagań druhów na torze przeszkód obejmowało także pokaz mody regionalnej, pokaz sprzętu strażackiego, a także pokaz umiejętności gaśniczych. Główną atrakcją popołudnia okazały się wybory Miss Ochotniczej Straży Pożarnej. Bardzo poważna impreza, ponad 80 drużyn startujących, nie tylko z Małopolski, ale również i spoza Małopolski. To już świadczy o tym, że przyjęła się ta impreza, przyjęła się ta olimpiada i myślę, że jest to taki dobry element odreagowania tej działalności operacyjnej. Jaworczańska olimpiada była dla odważnych druhów znakomitą formą aktywnego odpoczynku. Pozwoliło im to chociaż na chwilę zapomnieć o powadze i odpowiedzialności związanej ze służbą drugiemu człowiekowi.